światowej czołówce bokserów. Raz był mistrzem świata kadetów, dwukrotnie mistrzem świata juniorów. Zaczynał od mistrzostwa świata juniorów w Baku w wadze lekkośredniej. Potem walczył w półciężkiej. W 2002 roku pokonał w finale mistrza świata Niemca Krause. W 2004 roku, jak zdobywał mistrzostwo świata juniorów już w kategorii super ciężkiej. Wszystkie pojedynki wygrał przed czasem. Utalentowany bokser, tak jak Albert Sosnowski mówił, proszę, prowadzony rozsądnie, dobierają mu coraz trudniejszych rywali, ale nawet z tak trudnym rywalem jak Israel Carlos Garcia sobie poradził już pierwsze liczenie boksera z Puerto Rico. No i teraz będzie na pewno atak i chyba już będzie koniec takich okazji. Wojciech nie przepuszcza. Tak jest, koniec, przerywa pojedynek sędzia z Francji, pan Leglanc. Efektowne zwycięstwo Wojciecha, ledwie zdążyłem go przedstawić, już wygrał przed czasem.